To jest zawodnik, który pokazuje duże umiejętności. Jak widać w tych klubach, naprawdę to szkolenie się odbywa na bardzo wysokim poziomie. A imię jego Patryka, nazwisko Budka. Kon w kasku białym w parze z Kasperem Henriksonem. Kasper Henriksson, no powiedziałbym, ten zagraniczny junior przysłużył się temu, że zobaczyliśmy go, bo naprawdę w tym sezonie w drugiej lidze pokazał, że potrafi z bardziej doświadczonymi kolegami rywalizować. To goście, gospodarze, para Pieszczek, Nowak. Zobaczymy teraz, w jakim wydaniu ten duet pokaże nam się na rzeszowskim Owalu. Bieg 14, kilkanaście sekund jeszcze do startu. Zawodnicy właśnie już teraz zapraszani przez kierownika, bo czasu nie zostało wiele. Krzysztof skupiony, my także, a więc obserwujemy. Bieg indywidualny, 14 na start. Henriksson, Pieszczek, Kutniak, Nowak. Został z tyłu Podniak, no a z przodu, jest ciekawie, bo jest Henriksson i niestety leży oprócz Henrikssona Pieszczek. Nieładnie. Od razu Henriksson podbiega, no podbiega do Pieszczka, sprawdza, czy tam wszystko ok z zawodnikiem Stali Rzeszów. Było ciasno, to na pewno. Nikt nie odpuszczał, to na pewno. Tam jest taka minimalna nierówność i biorąc pod uwagę dzisiejsze motocykle, dużo mówimy ostatnio o kołach, o oponach na tylnych kołach, i że które kiedyś to są było bardzo też miękkie, bezdętkowe często, co powoduje, że minimalna kolejna powoduje, że motocykl po prostu jest poza kontrolą. Wcześniej w tym, trudno mi powiedzieć, musielibyśmy zapytać zawodników, jaka ta kolejna jest, ale nie wydaje mi się, żeby była jakaś wielka, bo natychmiast komisarz, sędzia reagowaliby na tę sytuację. Wcześniej Jakub Torsel też tam miał małe problemy w którymś z wyścigów. Teraz Kasper Henriksson stracił absolutnie kontrolę nad motocyklem, wjechał przednią część motocykla na Pieszkatu. Po raz kolejny niezły start Henrikssona. On tutaj został zamknięty, bo opuścił koło i utracił prędkość. Tu no, siedział trochę za bardzo z tyłu już na swoim motocyklu. Wypuścił ten motocykl za bardzo. Ten z kolei złapał tę małą nierówność, bo chyba jakaś tam musi być, jeśli tę przyczepność tak złapał, chociaż nie upierałbym się, że tam jest jakakolwiek nierówność. Po prostu tak często motocykle reagują. Oczywiście nie zawsze, nawet na dziurach, na nierównościach zachowują się lepiej, ale czasami, kiedy motocykl, powiedziałbym, najprościej jest źle dopasowany do nawierzchni, powoduje, że jest poza kontrolą i to się coraz częściej zdarza. Jak rozmawiam z przekrojem zawodników od Grand Prix, którym spadały opony z kół podczas jazdy po łukach, też bardzo równych łukach, a również rozmawiając z zawodnikami ekstraligowymi, pierwszoligowymi czy drugoligowymi, to wszyscy mają podobne wnioski. Te zestawy kół, opon bezdętkowych i ta miękkość opony, która powoduje właśnie takie zachowania, to jest według zawodników przyczyna tego, że tak często obecnie musimy mierzyć się z fatalnymi upadkami, bo nad torami już trudno pracować. One są wyślizgane, równiutkie, nie ma dziur, nie ma kolei i ciężko już tutaj pod tym kątem pracować, więc bardziej musimy się skupić nad tymi technicznymi rzeczami. Zanim będziemy ten wątek kontynuować, bo to jest